Witam was wszystkich, moi drodzy. Słuchajcie, mało jest tych odcinków jeszcze na tym kanale, dlatego kręcę te odcinki, bo jest ich mało. A teraz po prostu chcę wam pokazać ptasznika po wylince. To jest samica właśnie Formictopus bajahibe, którą jakby mam od jakiegoś czasu, tylko ona teraz przeszła wylinkę i jest mega kosmiczna i po prostu muszę wam to pokazać, bo nie wytrzymam. Zaskakuje mnie ten ptasznik, co wylinkę jest ładniejszy. Dlatego po prostu pokażę wam go. Kurde, ciężko się to otwiera. Ale pokażę wam ją, bo ja byłem zaszokowany. W sumie dalej jestem zaszokowany. Już wam go pokazuję, tylko wyjmę to wszystko. Poczekajcie. A zatem, moi drodzy, spójrzcie na te kolory. Nie wiem, jak opisać te kolory. Chyba nie da się ich opisać, trzeba je po prostu zobaczyć. Postaram się, znaczy nie postaram się, tylko nagram to, już w sumie już od dawna tak robię, nagrywam w najwyższej jakości, jaka jest, no bo aparat nie jest za dobry, że tak powiem. No ale sami spójrzcie na te kolory. Ja wiem, że ona mnie chce ugryźć, że ona się stresuje i denerwuje, ale co ja poradzę. Jak chcę wam ją pokazać. Na udach, na karapaksie, ogólnie na całych nogach jest kolor... O kurwa. Sorry. Dobra. Jest kolor fioletowy. Nie wiem, czy tam coś zobaczyliście, czy udało wam się dostrzec. Spróbuję jeszcze jądeczko tu wygonić do przodu. O. Przejdziemy sobie za terrarium. No teraz już tak troszkę przez szybę, ale to jest w miarę czysta szyba i... No mnie naprawdę zaskakuje za każdą wylinką. Nie wiedziałem, robię ten film dlatego, że po prostu gatunek, o którym mówię, Formictopus sp. bajahibe. To była kupiona L1 w Spider Shopie. Wyszła samica. Ten gatunek jest bardzo jeszcze taki... No niepopularny w Polsce. Nie ma ich za dużo, bo były sprzedawane przez krótki czas z kilku tam... Nie, chyba z dwóch kokonów młode. Ta jest chyba z pierwszego, jeśli się nie mylę, kokonu. No ale sami słyszcie. Według mnie może spokojnie konkurować z gatunkiem Xenesis w tej formie, w której jest teraz. Zobaczymy, jak ona dorośnie, czy ściemnieje, czy szczernieje. No wszystko się okaże. Także tą ślicznotką żegnam się z wami. Zapraszam na kolejne odcinki, możecie sobie zasubskrybować tamten mój kanał. YouTube wtedy też będzie was powiadamiał o kolejnych filmach, no a ja was będę powiadamiał na bieżąco na grupie naszej. Z tej strony Lary, miłego wieczoru, no w sumie nie wiem, kiedy to udostępnię, to nie wiem, czy wieczoru, czy dnia, czy ale w każdym razie miłego dzionka, na razisko, hejka, pa.